Nawet trafiłem Agę tym kamieniem. Ogólnie opowiem wam taką historię. Odjebałem kiedyś coś takiego, jak byłem u babci na podwórku, że był taki płot, nie? Tu było jakieś jedno podwórko, to się dzieci tam bawiły. Nie, bo to było takie, wiesz, takie podwórko na zasadzie. Jakieś garaże były. No, ale to był płot. Ogólnie oddzielał jakby jedną wspólnotę mieszkaniową od drugą. Jak na przykład tu chłopacy ogólnie mieszkali, na naszym tym, to znaczy tego, że tam było 10 mieszkań, to nikt nie mieszkał. No była jedna wnuczka od jednej sąsiadki mojej babci, no dobra, no nieważne. Ale tu jeszcze mieli takie improwizowane boisko mieli i tu dużo dzieci było, ale oni trochę taka patola była i nie za bardzo moja mama mi pozwala tam chodzić z nimi grać, nie? Tam miałem wypane, że ktoś jest ode mnie starszy, to jak gramy w piłkę, to gramy w piłkę. I było takie rodzeństwo, trójka, nie? Były dwie dziewczynki, jeden chłopak. Jedna dziewczynka miała wodogłowie, ale ta jej siostra, ona bardzo dużo z nią czasu spędza. To coś tam, jakaś akcja była, że przy płocie sobie coś tam staliśmy, coś tam rozkminialiśmy, coś tam gadaliśmy. No nie wiem, z 10 lat może miałem. No i zaczęliśmy się kamieniami rzucać. Ja wziąłem taką kostkę brukową, z których się robi, no drogi, nie? Jak są te takie stare drogi. I wziąłem i tak rzuciłem przez ten płot, nie? Tak stoję parę metrów od płotu, tak rzuciłem w górę i spadł ten kamień idealnie kurwa tej dziewczyny, która miała wodogłowie na łeb. No, rozbiłem jej głowę. Wiesz, nie dostała tak centralnie, tylko ją tak jakoś tutaj, jakoś ją tak ten, rozcięło jej skórę na pewno, ale lipa, nie? Poszedłem powiedzieć to babci, bo tam wiesz, płacz i tak dalej, nie? Mówię, nie no kurwa, wiesz, żeby jej się nic nie stało. Moja babcia mówi tak, pójdź tam do rodziców i się kurwa przyznaj przede wszystkim, nie? No i powiedz, że tam w razie czego jakby był jakiś ten, no to wiesz, trzeba było do lekarza pojechać czy coś, nie? To że się ten, no taka głupia zabawa była. I powiem wam, że kurwa przeżyłem szok, jeden z pierwszych w swoich życiu. Rzeczywiście odprowadziłem tą, jakby to rodzeństwo. Ta siostra była mniej więcej w moim wieku, nie? No, albo od tego płaczu moja babcia zeszła z domu, no ale w każdym razie jakby miałem takiego taska, że mam z nimi iść i kurwa przeprosić, nie? I tam kurwa zapytać, czy coś jest potrzebne, czy coś. Tam z czekoladą mnie wysłała. Wiesz, nie było coś takiego, że komuś łeb kurwa rozkurwiłem mi czaszkę, tylko ta kostka brukała taką tu przejechała, no była taka szrama, trochę krew leciała, nie? Takie rozcięcie. Ale kurwa ta kostka była taka, jakbym centralnie w łeb trafił, kurwa mógłbym człowieka zabić. Od tamtego momentu zacząłem myśleć, co robię. Miałem 9 lat. No i tam idziemy. Ulica chyba Torowa to jest w Zabrzu. Wchodzę po tych, ta kamienica kurwa tak wyglądała, stary, strasznie. Idę do tego mieszkania. To była, kurwa, stary, najgorsza melina, jaką widziałem w życiu. Tam owszem byli ci rodzice, oboje napierdoleni, kurwa, tak zadymione mieszkanie, tak, kurwa, brudne i tak wszechobecny, kurwa, syf tam był. I wiesz, i mówię, no, że dzień dobry, że chciałem powiedzieć, że mieliśmy taką głupią zabawę, uszkodziłem pani córkę. I ta matka taka, a taka, kurwa, naprawdę, taka żulica, wiesz, jak czasami masz takie, kurwa, osoby z tłustymi włosami i tak dalej, kurwa, tak ta stara wyglądała. I wiesz, tam z tą czekoladą i tak dalej, wiesz, tam stoję, czy wiesz, że tam się zaoferuje, że jak trzeba do jakiegoś lekarza pojechać, czy coś. Wiesz, najgorsze było to, że to dziecko było niepełnosprawne, no, rzeczywiście miało wodogłowie, nie? Takie trochę było opóźnione i tak dalej. I matka tak patrzy, taka kurwa, mówi, nie, że tu nic się nie stało, że już jest, bo że tą czekoladę zostawi. Tam zresztą mam pokazać, gdzie to było, mam w sumie chyba. No to ogólnie w tym budynku, jakby mieszkała moja babcia kiedyś, i tu było wejście na to podwórko, nie? No, i tu był płot. To był płot, który dzielił podwórko, jakby, że było ten. Tam kiedyś były ogródki i tak dalej. To było jakby tutaj zamknięte, nie? Brama na pilot i tak dalej. I oni mieszkali tutaj, stary. No, jakiś jeden z tych budynków. To zresztą, stary, to jest maj 2012, jakby jak się wyprowadzałem, zawsze kurwa tak samo wyglądał. I akcja była taka też na tej ulicy. Czy to jest najbardziej ekskluzywne, kurwa, miejsce w Zabrzu? No, kurwa, nie. Ale ogólnie ta ulica tutaj Torowa, kurwa, to jakaś masakra była, nie? No, ogólnie jak tutaj się szło, to najbliższe przejście na drugą stronę to albo chyba na Getego było, albo na Damrota, stary, jakby na Damrota, tak, to trzeba było, kurwa, 2 kilometry pójść w jedną albo w drugą stronę. Więc tutaj jest improwizowana dziura w tym, przynajmniej tak było, nie wiem, czy coś się zmieniło, nie? Tu też są zdjęcia z 2012 roku. Była tutaj dziura w płocie i ludzie przechodzili tędy, na drugą stronę. Ja nie wiem, ile osób, kurwa, pociąg pierdolnął na tym przejściu, ale stosunkowo dużo, nie?
No ale serio, no dosłownie slumsy to są, nie? Ja nie wiem, jak teraz mogło się coś zmienić, nie? No ale tu się ogólnie wchodziło na to ten. Szkoda, że nie można. Nie wiem, jak to wykadrować tak bardziej. Nie wiem, nie da się. No. Analogicznie, jak tutaj był sklep i tam dalej było przejście dla pieszych, no to nikomu się tu chodzić nie chciało i się po prostu przebiegało. Tu kiedyś Statoil był. A teraz jest 21. A to zobacz, to się chyba budynek trochę odnowili. Nie, moja babcia potem mieszkanie tu sprzedaje i tak dalej, więc więc jakby ten, nie? A tu kiedyś Statoil był. Na Wolności 203. No. Masakra. Nic się nie zmieniło, nadal sam się tam, bo mieszkam niedaleko. No. Więc no, ja stricte nie miałem nigdy do czynienia z takim mieszkaniem na bloku, wiesz, jak są te bloki z dużej płyty, kurwa, wiesz, 15 pięter w górę i tam tryliony osób i blok przy bloku, na osiedluwie tak zwanej, ale kurwa, ja nie wiem, ja myślę, że wszyscy, którzy się urodzili w latach 90., to z racji tego, że ten kraj tak od 20 lat jest mega progres jakby infrastrukturalny i tak dalej, ale każdy miał styczność z jakimiś takimi ten, nie? Nawet jak byliście normalną rodziną, to kurwa gdzieś obok kurwa jakaś patola mieszkała, nie? Stary, to jest masakra, mi się serce kraje, jak patrzę, że miejsce, w którym byłem 20 lat, wygląda tak samo, że nic nie sprogresowało. Mi autentycznie, mi się przykro robi, jak jadę do Zabrza, nie? Bo tak jak jeszcze 20 lat temu się tam było i wiesz, i to wyglądało tak jak, wiesz, wyglądało źle, ale wszystko dookoła źle wyglądało. Jakby kurwa każde miasto było rozkurwione, nie? I wyglądało, jakby je zbombardowali, a jeśli jest... Dobry przykład dałeś Gliwice, jeśli pojedziesz do Gliwic, stare, a tam wiesz, a to miasto wygląda spoko, wiesz, no pewnie ma jakieś tam gorsze ulice, gorsze dzielnice, gorsze budynki, ale wygląda spoko, a pojedziesz do Zabrza i kurwa wygląda to wszystko tak samo. Ja mógłbym, stary, iść po tym mieście i ci z pamięci sprzed 20 lat mówić, kurwa, co gdzie jest i to same miejsce tam, te same rzeczy tam są. Jedyne, co się zmieniło, to jak się w kierunku Urzędu Miasta idzie, to po prawej stronie była kiedyś taka góra, a teraz tam jakąś galerię pierdolnęli, nie? To jest jakby jedyna zmiana, którą ja widzę w Zabrzu. No. Rybnik wygląda też bardzo spoko. No, ale no, Rybnik to już tak... Okej, jest to Śląsk, ale bardziej mi chodziło, wiesz, o tą taką Silezję, nie? Nie wiem, wiesz, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czelacz i wiesz, jakby to wszystko, co jest zbite koło siebie, nie? Że tam jest największy problem. Wiesz, Bielsko-Biała też nie jest złym miastem. Zawsze to dzielnica Zaborze jest spoko, a Zaborze jest, jak tam Wolności 500+, lecisz w kierunku Rudy Śląskiej. Moja siostra tam mieszka, to jest Zaborze. Tam wiesz, bo Wolności idzie w sumie od Chorzowskiej z Gliwic, potem jest Wolności aż do Rudy Śląskiej. No. Ale ja byłem w Bytomiu 10 lat temu i byłem w Bytomiu 2 lata temu, z Staku. Nie pamiętam, co robiliśmy w tym Bytomiu, Staku. Po coś pojechaliśmy. Nie wiem, czy bluz chyba nie... Tak, bluzy dowoziliśmy, widzą. I powiem wam, że Bytom wygląda źle, ale wygląda dużo lepiej niż wyglądał. Ja 10 lat temu się umówiłem z Wicką do kina tam. Pierdolę. Wysiadłem z dworca. Mówię, od kiedy pociągi kursują? Kiedy pociągi kursują w miejscach, gdzie toczona jest wojna, nie? Tak chyba patrzę, wychodzę z tego dworca, tam jakieś te taksówki 60-letnie stoją. Ja pierdolę. Ja byłem kurwa w brzydkich miejscach, ale byłem, a wychodzę z tego Bytomia, już ten dworzec kurwa zrobił na mnie wrażenie, negatywnie mówiąc. Jedyne co pamiętam w tym Bytomiu, to szliśmy po takim deptaku i ten deptak był wyremontowany. Ja nie wiem, czy tam jest jakiś centrum, jakiś rynek czy coś, bo szliśmy i tam jakieś restauracje były po prawo, lewo. Chyba, nie pamiętam, czy tam samochody jeździły, ale taki deptak był. Taki dosyć długi. No i do jakiegoś centrum handlowego to prowadziło. No ale kurwa, ten dworzec to była przesada.